Siemanderko wszystkim. Witam Was na poszukiwaniach. Dzisiaj z Pawłem. Tam buszuję. No, na chwilę wpadła, moment, na chwilę obecną wpadła moneta jedna. I co? Idziemy dalej. Kierujemy się tam wzdłuż ulicy, odbijemy w lewo, w prawo. No, no zobaczymy, co będzie ciekawego. I zapraszam serdecznie. I Pawelec znalazł takie coś. O, tutaj jest. Przywita się ładnie. Cześć Wam wszystkim. Taką fajną, piękną rzecz. Nie wiem, co to może być. Są dwa karabiny, ale takie strzałkowe. Paweł, jeszcze pokaż monetę, jaką tam. O, bo już się chwaliłem, że monety znalazłeś. Taka śliczna była ratunka. O! Była już sobie, zaginęła sobie w akcji jak Chuck Norris. Znalazłem, w końcu wchodzę z wykrywaczem. No, łap ostrość, dobra, o taka właśnie. Litewska, ten goniec, czy jak to tam się nazywa. No i widzicie, Paweł na razie zdobywa artefakty. Passa jest lekka. Zaginione, jak to się mówiło? Zaginione, opuszczone. Takie jakieś, no ładne. Zostawione. No dobra, to trzeba strzelić na miary tego i idziemy dalej. Tak. Żubo. Jest, kurde. Po dłuższych walkach guzik. Dobra, idziemy dalej. Tam jest ten. Hello. Majsterek. Tu mam w końcu jakiś sygnał. O ja, chyba to wyszło już. Chyba? Cicho. No i tak to jest właśnie. To się mówi. O! No, mamy. Tak. Łuska od blastera, kurde. Dzisiaj jest padaczka, dobra. Mamy za 29. Jest lipa. Ja mam dzisiaj nie farta życiowego chyba. Za bardzo chciałem, jak coś człowiek chce, to dupa z tego wyjdzie. Paweł tam łazi. Jakąś kawę trzeba wypić. Straszna próba. Po dłuższym spacerowaniu mamy sygnał. Może mi się poprawi humor. Albo i nie. Czuję, że nie. Szable w dłoń. Ta. Skarb Napoleona. No. No, jest i on. Sierac. Sierac to był. I oto pierwsza moneta. Ta-da. Współczesne 5 groszy. Paweł powiedział, że moneta współczesna to nie moneta. To jest moneta. 5 groszy. A który rocznik? Zaraz wam powiem. 2009. Sztuka to sztuka. Paweł na przodzie coś tam znalazł. My idziemy tą ścieżką i zobaczymy, jak dalej pójdzie. Na razie jest Lipton. Łuskę znalazł. Paweł, powiedz, jak ty masz na imię? Przypomnij mi. Paweł. Paweł. Mój tu odpoczywa. On tam kopie na ścieżce, bo wiecie, bo Paweł ma, jak dostawał zgody, to nie dostawał w zgodzie na ścieżki, tylko na las, a nie na ścieżki. Dziwne, ale życiowe. O.
Tylko dziurki za sobą zakopuj. Nasi tu byli, puszeczka. O, trzeba będzie znowu pip robić, bo to jak jest z Pawłem, nie? Dobra, idziemy. Jest akcja pod Arsenałem prawie. To jest nóż? Nie. Noże łopatka. No ale tu gdzie to jest nóż? No tutaj masz nóż. No kurwa, to bym wiesz... Ale nie przeklinaj ty, bo to na wizji idzie. Przepraszam. Na żywo. Przepraszam. 86 pod korzeniem. Przypomina mi się wtedy, jak było minus 8, co kopaliśmy. Tam na górnym Marianpolu, przy leśniczówce niedaleko. O, gdzie szpadel. Uwaga na nogi! I po momencie. Po kapsloku pewnie. Jasny gwint. O. Tutaj. Nie da się tego obrzeć. No to wyrwij. I mamy jee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 e
wózeczki. Nasi to będą. Artefakt. Trzeba zgłosić to. No. Otworek zasypujemy i... Jest i on. Jest i grzyb. Chociaż jak mi fanty nie wyskakują, to chociaż grzyby wychodzą. A tam mamy drugi. Tam jest drugi. O! Ale to nie wiem, czy to będzie trójak. Ale chyba nie. Nie, to nie będzie trójak. Dobra. Są dwa. Paweł, ile masz grzybów? Bo ja mam dwa. No. Jesteśmy w nowym miejscu, tam gdzie dążyliśmy. Tam była leśniczówka stara. Tam jest Paweł. Zbieramy grzyby. Jestem na takiej tutaj ścieżce. Tu. Tam prowadzi. I wpadł guzik z uszkiem. Dobra, to jest drugi guziczek dzisiaj. Idziemy dalej. Oby coś jeszcze wpadło. No i grzyby wpadają. To najważniejsze. Tu z tego dołeczka. Chyba druga boratyna już. Na tej cały czas jestem. O, to jest ta ścieżka. I tu taka boratyna. Dobra. Cały czas na ścieżce. Kawałek łuski, ale chyba radziecki będzie. Strzelono. Ale chyba tak, bo to jest takie... ostrój złap. Takie dętko. O. Dobra, idziemy. I w końcu druga stacja. No, odpoczynek. W końcu, bo po tamtej stronie byliśmy. Same mrowiska były. Te czerwone jeszcze. I teraz Paweł rozkłada kuchnię. To, tak, takie tak. I takie spidery były. Tak. Spidery były zajebiste. No, teraz kawa, szama i co? I dalej. Kierujemy się już w stronę domu, nie? No, bo tu już jest, patrzcie, 11:15, kwadrans studencki, opóźnienia, ale... Znając życie, będziemy iść w stronę domu i będą same znajdźki. Ale ma wizję. No ale będziemy iść. Fajnie by było, nie? No ale coś tam powpadało. Zawsze jak wracamy coś do tam domu. Się odbiliśmy z dna. No dobra. No i grzyby. I grzyby wpadają. I grzyby. I grzyby. Dobra. To co? Jemy. Jemy. Powiem ci, że już motywacja ci wróciła. Po śniadanku, tak jest, jak Paweł mówi, motywacja wróciła. Wycofujemy się do domu. Paweł coś tam ma. Kapsloka. A mi z tego otworku tutaj. Gapa z wiatrakiem. 41 rok. O! To operacje Barbarosy rozpoczęli w 41. No. W ładnym stanie, dyszka Adolfowa. No. Zakopujemy i idziemy dalej. I po spacerku dłuższym łuska niemiecka.
po męczarni, po walce z tego otworku wpadła łuska, ale taka fajna łuska, bo od lebela. Rozkwitały pąki białych róż, wróć jasieńku z tej wojenki już, wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat, wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Więc co, więc skończymy. Ja. Paweł nie ma sił, ja nie mam sił. Wypompowani, ale co, naładowana energia. Ław boli, idziemy do domu na kawkę. Kawkę. Kawkę, kawkę. I zimne napoje. O, i zimne napoje. Alkoholowe. A podsumowanie zrobię w domu. Tak, wyłączamy nasze rutusy, bo dzisiaj, jak to się mówi, spełnili swoje oczekiwania. Tak. Swoją rolę. Swoją rolę. I one też są zmęczone. Te są zmęczone, my je polecamy. No i co? No i... Do następnego. Do następnego, czyli do podsumowania. Wszystkiego dobrego. Witam Was, mamy kolejny dzień. I wiszę Wam podsumowanie. A więc tak, podsumowanie z tego wyjścia, co byłem z Pawłem. Więc mamy... Cztery... No... 6 łuseczek od lebela, to są 3 mauzerowskie i to chyba będzie od Mosina połóweczka, no i takie tutaj chyba od KBKS-u czy od czegoś tam jest. Potem udało się z współczesnych monet 12 groszy znaleźć. Tu mamy 2 guziki, 1 guziczek, drugi guziczek jeszcze z łóżkami. Wpadła moneta, 2 złote, pyryny, 77, gapa z wiatrakiem, 41, dziesiąteczka, Adolfinio, do tego wpadły 3 boratynki, szeląg litewski. Czekajcie, to jest chyba odwrócone. Ja. No. Będzie teraz. Szeląg litewski. Boratyna. I tu są pewnie też dwie, tylko coś jest tutaj na tej. Nie na tej. Na tej. To coś jest. Jakieś są zarysy. Ale nie jestem w stanie powiedzieć. No i to, co Paweł strzelił na sam dzień dobry. Odznaczenie. Bractwo kurkowe sprzed I wojny światowej. Tu macie napisane 28 Markisz Pozener Bundescheisen Spleszew 1909 Spleszewa. No i to na tyle. Wyjście udane. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.